Każde dziecko i dorosłe wie, że 6 grudnia każdego roku to tradycyjne Mikołajki, gdzie tego dnia może liczyć na drobny upominek lub okolicznościową zabawkę. Na taką choćby zabawę, jaką dla najmłodszych klientów przygotowało kierownictwo galerii handlowej Corso w Świnoujściu. O godzinie 14 z ostatniego piętra galerii na parter przybyła w bardzo pomysłowy i efektowny sposób grupa elfów wraz z Mikołajem. Prywatnie Arek, Wojtek i Samek, ludzie z pasją ze Świnoujskiego Stowarzyszenia Wspinaczkowego. Będę w telewizji, powiedział Mikołaj, 6 grudnia, czyli wszystko się zgadza. Dzień dobry. Dzień dobry, ho, ho, ho. Ho, 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 właśnie. A skąd przybywacie? No, z bieguna północnego oczywiście. No, a tak prywatnie? A tak prywatnie jesteśmy stąd, miejscowi. No i się cieszę, że spotykaliśmy również na najwyższym piętrze, już przy kinie Cinema 3D, Mikołajów i elfa. I elfa jednego. Nie, jeszcze jest drugi elf. Drugi, ale jeszcze czapka. Tylko jeszcze jest inkognito. Jasne. Panowie, co to za pomysł realizujecie dziś właśnie? Taki pomysł mamy, żeby po prostu pokazać dzieciakom, że wspinaczka jest fajną rzeczą i można przy tym się dobrze bawić, a przy okazji no, pokazujemy, że można bezpiecznie z góry zjechać sobie na linię. Rozumiem, jak nie jesteście Mikołajami i elfami, to jesteście klubem wysokogórskim. Stowarzyszeniem wspinaczkowym. I gdzie się wspinacie, jak nie jest to dzień 6 grudnia? No na ogół są to ściany sztuczne, plus i wyjazdy w góry, w skały. Jasne. Czy te liny zostały sprawdzone wcześniej, czy będziecie je właśnie za chwilę w tym momencie sprawdzać? Wszystko zostało przetestowane 2 razy. Przy 2 testach w sumie oficjalnych, tak? I teraz to wszystko jest już taka oficjalna wersja. Wszystko jest przez specjalistów sprawdzone. Rozumiem, że elf, jak ma na imię? Samek. Samek. To tak bez problemu, no ale elf, jak ma na imię? Wojtek. Elf Wojtek, to tak nie wiem. Ja też bym tak nie zdecydował na ten sznurek. Ja też miałem strach, ale spokojnie. Tak? Tak. A co z Mikołajem? Czego się boi Mikołaj? No Mikołaj się boi, że... No, pani Mikołajowej, tak? Dokładnie. Tak, zawsze. Zawsze i wszędzie. Czyli co, rozumiem, że za chwilę startujecie, panowie, tak? Tak, za chwilę startujemy. I za chwilę to będzie ogólnie na dole wielkie wow. Tak, no mam nadzieję taką. No to... Pierwszy raz dla siebie się coś takiego, więc... Oby częściej. Jasne. Trzyma się kciuki w tym wypadku, czy co się robi? No nie wiem, co się w tym momencie robi. Generalnie chyba trzeba obserwować, tylko i dobrze się bawić. Nie połamanie nóg. No. Jasne. Oczywiście nie musimy dodawać, że Arek, Wojtek i Samek, ludzie z pasją ze Świnoujskiego Stowarzyszenia Wspinaczkowego, byli miło i głośno przyjętymi gośćmi przez klientów Corso.